dobry. Czytanie w budzie. Lekcja druga. O tym, jak strusia poznała łysola. Czyta Marcin Wicha. Wrócili do domu. Strusia poszła do pokoju i narysowała szlaczek w zeszycie do polskiego, a jej szlaczki nie miały sobie równych. Potem odłożyła kredki i na próbę trochę się zgarbiła. Grzecznościomierz pisnął ostrzegawczo i odjął jeden punkt. Strusia wyprostowała się i przeprosiła. Maszynka mrugnęła zielenią. To jakaś gra? Pokaż mi. Poprosił wielki, kudłaty pies. Tak, wielki, kudłaty pies. Jaki pies? Spytacie. To ona miała gadającego psa? Miała gadającego psa i dopiero teraz nam o tym mówisz? Otóż nie miała. Też była strasznie zdziwiona, kiedy pojawił się w pokoju. Na wszelki wypadek zerknęła na grzecznościomierz. Świecił ostrzegawczym, żółtym światełkiem. Dzień dobry panu, dygnęła strusia. To jest taki urząd na konkurs grzeczności. Ze szkoły, zgłosili mnie ze szkoły. Mnie nigdy nie wysłali na żaden konkurs, westchnął pies. Chodził pan do szkoły? A przez jakiś czas do szkoły podstawowej imienia Kości Wołowej, zanim mnie wyrzucili za obsikanie drzwi pokoju nauczycielskiego. Strusia nie wiedziała, co odpowiedzieć. I za brak postępów w tresurze, bo nie chciałem oddać patyka. A w ogóle to jestem łysol, bez panu. A ja strusia. Ty strusia co? Po prostu strusia. Widziałaś tu jakiegoś? Jakiegoś kogo? Strusia. Słucham. Co z nim zrobiłaś? Z kim? Ze strusiem. Dość długo rozmawiali w ten sposób, nim wreszcie przybysz pojął, o co chodzi. Przybysz, czyli taki, co przybył, a to wyjaśniam ja, narrator. Nie należy powtarzać słowa pies w każdym zdaniu, dlatego od czasu do czasu muszę znaleźć jakieś inne określenie, na przykład zwierz albo nieznajome. Brzmi to dziwnie, ale podobno tak trzeba. A skoro już mam głos, to teraz dodam opis. Otóż łysol był najbrzydszym psem, jakiego można sobie wyobrazić. Nogi miał krzywe, pysk kudłaty, ogon zawinięty, wyglądał jak stara szczotka sedesowa i pachniał też nie najlepiej. Właściwie śmierdział, ale nie powinienem używać brzydkiego słowa, bo mi się zapali czerwona lampka. Jestem trenerem, wyjaśnił łysol. Traperem? Spytała strusia. Trenerem, odpowiedział łysol. A ja nie gram w piłkę. A ja nie trenuję piłkarzy, wyjaśnił pies. Ja uczę niegrzeczności. Czy niegrzeczności trzeba uczyć? Niektórych. Niektórych tak. Zdarzają się dzieci, które są tak grzeczne, że im to nie wychodzi na dobre. Wtedy pojawiam się ja. Jestem psem ratownikiem, a kiedyś ci to dokładniej wytłumaczę. Dziewczynka chciała jeszcze o coś zapytać, ale trener zniknął. I dopiero wieczorem okazało się, że ktoś wyjadł wszystkie parówki. Do zobaczenia i do usłyszenia i do przeczytania się w książce.